10 najbardziej nielubianych polskich gwiazd. Uwaga, do materiału przejrzałem 10 rankingów najbardziej nielubianych osób w Polsce na różnych stronach. A teraz prezentuję wam 10 zwycięzców tych rankingów. Czyli jak się domyślacie, lista nie jest subiektywna. 10. Natalia Siwiec, polska celebrytka. Tak i to tyle. To chyba wystarczający powód, żeby za tą panią nie przepadać. A nie! Wikipedia mówi, że jest też Miss Bikini. Nie, no, takie osiągnięcie, a teraz serio. Wszukując materiały do tego filmu przejrzałem 10 rankingów z nienawidzonych Polaków i Pani Siwiec była na wszystkich. Czy to zasługa tego, jaką wspaniałą jest artystką, bo tak sama siebie nazywa? Czy może spuchniętych ust, ponieważ absolutnie sobie ich nie powiększała? Po prostu pokąsało ją wargi stado szerszeni, Nie? 9. Edyta Górniak. Kiedyś przyszłość polskiej muzyki. Teraz zmieniła się w parodię samej siebie, wręcz karykatury. Ponoć jest osobą wyjątkowo humorzastą i ciężko we współpracy. A do tego wszystkiego nie wyróżnia się wybitną inteligencją. Myślicie, że sława jej do głowy uderzyła, czy może botox zahamował procesy myślowe? 8 Natasza Urbańska, ładna, utalentowana, potrafi tańczyć, grać i śpiewać. Na taką na siłę pokazują ją media, a ona zaprzecza sama sobie. Nadal kojarzona jest głównie z wybrykami w tanich programach telewizyjnych pokroju, jak oni śpiewają oraz wyjątkowej frustracji, gdy te programy przegrywała. 7. Michał Wiśniewski. Chyba jedyna osoba na tej liście, która potrafi sklecić sensowne zdanie. Problem nie jest w jego inteligencji, ale w wyglądzie. W Polsce muzyku chodzi za uosobienie kiczu i tandety, a mimo wszystko fascynuje miliony Polaków. Może to te czerwone włosy i sentyment do tego koloru? 6. Krzysztof Ibisz. Mało kto wzbudza tak skrajne emocje. Niby młodnieje z roku na rok, a według mnie po prostu staje się plastikową zabawką. Za dwa lata będzie można go postawić na półce obok lalek, a za pięć dorówna ilością specyfików w twarzy Natali Siwiec. A nie, przepraszam, ona jest naturalna. 5. Ewa Farna, kolejna nadzieja polskiej muzyki. W przeszłości zachwyciła polską piosenką Cisza, a później upiła się, wsiadła do samochodu i po karierze a do tego przerobiła się na takie nie wiadomo co. Trochę mi tu zaleciało Michałem Wiśniewskim. 4. Agnieszka Włodarczyk zasłynęła z kultowej roli w filmie Sara, gdzie zachwycała u boku Bogusława Lindy. Był jeszcze trzynasty postarunek, a oprócz tego to tragedia. Pomijając fakt, że pani chyba w solarium zapadła w sen, i to zimowy, to trzeba wziąć pod uwagę jej wybryki randkowe, którym plotkarskie portale karmiły nas całymi miesiącami. 3. Margaret jako najlepszy przykład może tu posłużyć kultowy wywiad, o którym wspomniałem przy okazji filmu o najśmieszniejszych polskich wywiadach. Zapraszam do oglądania. Ponadto, to Margaret jest znaną aktorką reklamową. Reklamuje ciuchy, galerie handlowe, ubrania, kosmetyki i do tego ubiera się jak kosmitka. No, może jest kosmitką. Jest też wokalistką. No dobra, chcę nią być. Temat słabej muzyki, kiczu i tandety przemilczę. 2. Ewelina Lisowska. Powiem to krótko. 1. Szymon Majewski, a na pierwszym miejscu coś specjalnie ode mnie. Szymon Majewski, człowiek, który przyprawia o zawrót głowy tanie reklamy z jakimiś upośledzonymi osobami typu Małgorzata Rozenek albo ta gówniara. Kto to w ogóle jest? Nie znam jej, a i tak jak na nią patrzę, to mi automatycznie IQ spada. Dzięki za obejrzenie do końca, koniecznie zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję. W komentarzu napiszcie, czy zgadzacie się z poszczególnymi punktami, a jeżeli napiszecie w komentarzu super, zostawił Wam serduszko. Cześć!